Jest 28 grudnia 2022 roku, porannik 24. Robert Rewiński, redaktor naczelny patriot 24. net i telewizja patriot 24. net. Witam Was ze stolicy Tunezji, z Tunisu. Jestem tutaj, ponieważ no, dzieją się tu szokujące rzeczy, jeśli chodzi o pracę, a raczej jeśli chodzi o nieróbstwo polskiej placówki dyplomatycznej pod wodzą ambasador RP. Justyny Porazińskiej. Ja tu jestem drugi raz w grudniu. Pierwszy raz byłem tutaj na początku, w, w okolicach 4-6 grudnia. Nie mogłem zastać pani ambasador, ponieważ była na urlopie. Teraz jest przerwa między świętami a zabawą sylwestrową i pani ambasador znowu nie ma w Tunezji. Ale pieniądze za pracę dyplomacji polskiej bierze ze skarbu państwa. Pytanie, co się dzieje, tak szokującego, że pani ambasador przez trzy miesiące od kiedy jest tutaj matka polskiego dziecka Dagmara Dorozik, matka trzyletniego chłopca uprowadzonego z Wielkiej Brytanii, tutaj do Tunezji, nie znalazła czasu, by spotkać się z tą biedną matką, która tutaj oczekuje na jakąkolwiek pomoc ze strony. Władz polskich. Otrzymaliśmy kłamliwą informację ze strony rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, że służby dyplomatyczne tutaj w Tunezji są w kontakcie z panią Dagmarą Dorozik, że jej pomagają, że ją wspierają to wszystko są kłamstwa, nikt tutaj tej kobiecie nie pomaga. Na naszej stronie głównej e, patriot 24, ale również na stronie e, tunezja.patriot24.net publikujemy relacje ze wspaniałych imprez świątecznych, które się odbywały tutaj w Tunisie spotkanie opłatkowe, spotkanie kolendowe, spotkanie związane z kwestiami wsparcia dzieci ale niestety pani Dagmara Dorozik nie została na żadne z tych spotkań zaproszona. Ta, która mając wyrok tunezyjskiego sądu, że trzyletni chłopiec Dawid ma do niej wrócić, nie została dostrzeżona przez panią ambasador Justynę Porazińską i nie została zaproszona na spotkanie polonijne. Przecież to jest tradycją, że szczególnie ci, którzy w nagłych sytuacjach znajdują się w obcych krajach, są właśnie wspierani szczególnie przez służby dyplomatyczne. Natomiast pani Justyna Porazińska, pani ambasador, bardziej widać, skupiona jest na swoich urlopach, na swoich wypoczynkach i lansowaniu się na stronie rządowej gov.pl niż na rzetelnej pracy, za którą dostaje suwite wynagrodzenie, tak jak powiedziałem, z kasy Skarbu Państwa. Czy można pracować w dyplomacji polskiej inaczej? Oczywiście. Nasza kamera jest w tej chwili w Pakistanie, w, w stolicy, w Islamabadzie, gdzie obserwujemy fantastyczną pracę dyplomatów polskich, w ambasadzie RP, właśnie w tamtym miejscu. Nie będę mówił w tej chwili o szczegółach, o tym powiemy jutro rano. Natomiast fantastyczne wsparcie obywatelek Polski, które odbywa się w tej chwili w Pakistanie. Skuteczne, jeśli chodzi o ich dramat. To przykład tego, że wystarczy otworzyć serce, a następnie bramę ambasady, by dostrzec. Pomóc i skutecznie wesprzeć e, polskie obywatelki w tym koszmarze. My dzisiaj od rana alarmujemy Ministerstwo Spraw Zagranicznych. W Polsce, w Warszawie, Departament Wydziału Konsularnego, który odesłał nas do Rzecznika Prasowego. Rzecznik Prasowy nie odbiera telefonu. Nie wiem, być może również się urlopuje. Może również bierze przykład z, z stylu pracy pani ambasador. Natomiast dziwię się, że Rzecznik wspiera swoimi kłamstwami to wstrząsające nieróbstwo, jeśli chodzi o panią ambasador. Z kolei zostaliśmy. Po Połączenie z Departamentem Afryki i Bliskiego Wschodu. W tej chwili oczekujemy na kontakt telefoniczny z Panem Naczelnikiem, który ma nam udzielić informacji, co się dzieje, a właściwie co się nie dzieje tutaj w Tunisie, jeśli chodzi o pomoc Pani Dagmarze Dorozik. Przypomnijmy, że właśnie trzy tygodnie temu Polska Ambasada wystąpiła o spotkanie z. Wysokim przedstawicielem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych tutaj w Tunezji, by zapytać, dlaczego służby podległe temu ministerstwu, służby policyjne, gwardia, nie realizuje postanowienia o wydaniu dziecka pani Dagmarze. Tutaj służby. Ja się spotkałem, pani ambasador nie miała. Możliwości. Natomiast ja miałem możliwość, żeby spotkać się tutaj z wysokim dyrektorem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. On obiecał pomoc, wskazał konkretne środki, sposoby. Ja nie będę tutaj mówił o szczegółach, bo nie, nie chcę zaszkodzić sprawie. Widzimy, że jest wola ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, by pomóc. Natomiast no, nie jest zainteresowana tym pana, pani ambasador. Dlaczego pani Ambasador nie jest w stanie wsiąść do samochodu, przyjechać tutaj do centrum tunisu, by wejść jako przedstawiciel rządu polskiego na spotkanie nagłe pilne z wysokim przedstawicielem ministerstwa, być może z samym ministrem spraw wewnętrznych. Czy jest to możliwe? To oczywiście jest to możliwe w 2015 roku, kiedy byłem w stolicy Albanii w Tiranie, kiedy był również problem z dotyczące polskiego dziecka konsul natychmiast wsiadł do taksówki i przyjechał z nami do Komendy Głównej Policji w Tiranie i po 10 minutach został przyjęty przez naczelnika Wydziału Kryminalnego tego, tej komendy bardzo serdecznie, bardzo profesjonalnie i wykonał przy Konsulu Rzeczpospolitej Polskiej, przy mnie jako dziennikarzu szereg bardzo pilnych, istotnych działań, będąc ze swoimi podwładnymi na telefonie. To było bardzo poważne potraktowanie ze strony dyplomaty polskiego swoich obowiązków, jak również poważne potraktowanie ze strony wówczas strony albańskiej. A mam nadzieję, że tutaj gdyby pani ambasador nie tylko skupiała się na tym, żeby się urlopować i brać skrupulatnie pieniądze ze Skarbu Państwa za swoje niewykonane obowiązki względem Dagmary Dorozik i jej synka Dawida, to również można byłoby tutaj już przez miesiąc, grudzień wykonać szereg czynności, które być może doprowadziłyby do powrotu tego dziecka do oczekującej na właśnie synka, tutaj w hotelu w Tunezji, pani Dagmary Dorozik. Będziemy domagać się wyjaśnień, dlaczego nie wykonuje swoich obowiązków pani ambasador. Justyna Porazińska. Dlaczego jej podwładni nie są w stanie wykonać tak prostej rzeczy, jak kontakt z miejscowymi władzami? To są umowy dyplomatyczne, to są praktyki, które są na całym świecie stosowane. Ale widać, że być może lepiej jest siedzieć w ciepłej, słonecznej ambasadzie Rze Rzeczypospolitej Polskiej, tutaj pod Tunisem, niż wybrać się do centrum miasta. Może dlatego, że są korki, może, że trzeba troszkę cierpliwości, bo trąbią, nie wiem. Natomiast absolutnie nie jest to osoba, która. Powinna pełnić funkcję na tak wysokim stanowisku, w tak istotnym kraju, jeśli chodzi o pobyt Polaków. Tutaj w ubiegłym roku, właściwie w tym jeszcze kończącym się, 50 tysięcy polskich obywateli przyjechało do Tunezji na wypoczynek. A co się stanie, jeżeli pojawi się jakiś problem? Czy to będzie oznaczało, że znowu pani ambasador ucieknie z Tunezji, by nie brać odpowiedzialności za jakiś kłopot, który może się tutaj pojawić? Widzimy różne style pracy polskich dyplomatów na świecie. Będziemy do tego tematu wracać, bo są fantastyczne przykłady tego, że te placówki są otwarte i są gotowe w każdej chwili nieść pomoc. A są takie, gdzie, tak jak na, na przykład w Szwecji, spotkaliśmy się w ambasadzie pod Stockholmem, gdzie konsul okłamał, że go w ogóle nie było, nie było w budynku, a był, co udowodniliśmy i na szczęście ten konsul został usunięty ze swojego stanowiska. Robert Rewiński, porannik 24. Jeżeli podoba Wam się to co poruszamy właśnie tutaj zachęcam Was do subskrypcji naszej, naszego kanału na YouTubie. Czekamy na odpowiedzi ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, czekamy na dalsze kroki dyplomatów polskich. Będziemy o wszystkich Was informować się również w dniu jutrzejszym. Dziękuję bardzo i do zobaczenia jutro.